Robert Urbanek i Przemysław Czajkowski, panowie, no nie tak chyba miały wyglądać te eliminacje dla was. No niestety zawiedliśmy, nie udało nam się awansować. Nie zrobiliśmy swoich planów, które zakładaliśmy. No, nie ma nas w finale. Panie Robercie, wystarczyło rzucić w okolicach rekordu życiowego i ten finał by był, bez problemu. No jasne, no to by wystarczyło. No niestety nie udało się. No, kompletnie, ten start zaliczam do kompletnie nieudanych. Liczyłem na więcej, jest mi smutno, jestem zły na siebie, że nie wyszło i no co, życie toczy się dalej, no niestety, no szkoda, że na igrzyskach nie wyszło, wiadomo, to jest najważniejsza impreza dla każdego sportowca i tym bardziej jest nam przykro i żal, no ale no co zrobić, no teraz już się czasu nie cofnie, po prostu no nie wyszło i tyle. No. Panowie, czy to nie jest tak, że wyszykujecie formę po to, żeby uzyskać minimum, a później gdzieś na tej głównej imprezie tej formy nie ma? No tak, zawsze tak się przygotowujemy, że najpierw trzeba zrobić te minimum, no i głównym celem jest te minimum, się poluje na te minimum, no udaje się minimum, a później już się trenuje, żeby się przygotować do tej głównej imprezy, no tutaj były igrzyska, gdzieś te, nie wiem, plany czy coś, no wydawało się dobrze, nie wiem, po prostu, to jest sport. Panie Robercie, a może debiutancka trema? No to też na pewno, no w rozgrzewce wyglądało to u mnie w miarę okej. Później, gdy nie wyszedł mi pierwszy rzut, trochę się, że tak powiem, zagotowałem. Spiąłem się niepotrzebnie, bo chciałem rzucić już daleko. Wiedziałem, że trzeba przeciwnicy rzucali coraz dalej. Wiedziałem, że trzeba rzucić naprawdę daleko, żeby się dostać. No i trochę, że tak powiem, no, usztywniłem się niepotrzebnie i nie potrafiłem wykonać technicznie tego, co sobie założyłem przed tymi eliminacjami. Także wyszło jak wyszło. Jak oceniacie poziom konkursu i Piotra Małachowskiego? Poziom konkursu jest dosyć wysoki, jak na ten, porównując do poprzednich lat, to jest tak gdzieś około metr średnio wyżej rzucali, no, ale to nie znaczy, że nie mogliśmy rzucić tego, wystarczyło swoje rzucić, byśmy spokojnie się znaleźli w tej dwunastce. Nawet mniej niż swoje, nawet 2-3 metry mniej. No właśnie, no ale swoje, no to czyli te 64-65 metrów. No, Piotrek przebrnął przez te eliminacje, wiadomo, to są najbardziej stresujące chwile w eliminacjach, ale jest w finale, no i teraz będzie walczył, miejmy nadzieję, że zdobędzie medal. Panie Robercie? No Piotrek bez problemu rozprawił się z eliminacjami. Może nie uzyskał tego minimum 65 metrów, ale myślę, że jutro jest nowy dzień i karty są na nowo przetasowane i będzie spokojnie walczył o medal, jak zrobi swoje. Także trzymamy za niego kciuki, nam nie wyszło, no i szkoda. Niestety takich przypadków jak wasze jest trochę więcej w ekipie. Czy można jakiś generalny wniosek z tego wyciągnąć, że no nie trafiacie z formą na te główne igrzyska, czy to jest kwestia tremy? O co to chodzi? Znaczy, mi się wydaje, że no wiadomo, jak to w sporcie odpadają nawet faworyci, ludzie bardziej doświadczeni. Są to nasze pierwsze igrzyska. Nie byliśmy nawet wcześniej na Mistrzostwach Świata, więc jest zupełnie inny poziom. No i wiadomo, no, człowiek robi wszystko, żeby wyszło, ale czasami po prostu się nie udaje. No i mamy przed sobą jeszcze kolejne starty w przyszłym roku. Są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, po drodze do kolejnych igrzysk. Jeszcze jesteśmy jak na tą dyscyplinę młodzi, więc mamy trochę czasu. No i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby w przyszłości takie rzeczy się nie powtarzały. Rozumiem, że obiecujecie, że w Rio będzie lepiej. Tak, obiecujemy. Obiecujemy. Dziękuję bardzo.